9 marca wspominamy świętego Witalisa z Castro Nuovo, zakonnika. Witalis przyszedł na świat w pierwszej połowie X wieku w katolickiej, zamożnej i wpływowej rodzinie bizantyjskiej, mieszkającej w zachodniej Sycylii. Około 950 roku zrzekł się przypadającego mu majątku i rozpoczął życie mnisze w klasztorze ojców bazylianów. Po 5 latach życia zakonnego wraz z grupą współbraci Witalis udał się na pielgrzymkę do Rzymu. Wtedy rozpoznał w sobie powołanie do życia pustelniczego. Nie powrócił już do macierzystego klasztoru, ale osiadł w pustelni. Kilka razy zmieniał pustelnię. W jednej z nich, znajdującej się w niedostępnym miejscu, udzielał schronienia przestępcom. Mimo że prowadził życie ukryte, był znany okolicznym mieszkańcom. Zwracali się do niego ludzie z prośbą o pomoc, o modlitwę w trudnych sytuacjach i dzięki jego modlitwom dokonywały się cuda. Przy końcu swego życia Witalis założył jeszcze 2 klasztory. Zmarł 9 marca 994 roku. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Witalis wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.